wyobraźnia i produkty dobrej jakości. Bez tych dwóch elementów w kuchni ani rusz, tak przekonują mistrzowie patelni. O tym, jak przygotować smaczne posiłki z prostych produktów, porozmawiamy dziś z Anią Klajmon. Witam cię, Aniu. Cześć. Jesteś szefową kuchni. Opowiedz nam, co dzisiaj będziemy gotować. Dzisiaj zrobimy sobie trzy potrawy. Pierwsze będzie to burger z dorszem, z własną bułką. Żeby nie kupować gotowych produktów, możemy wykonać to własnoręcznie. Drugie danie, które zrobimy, to będzie zupa krem z fasoli z chipsem z boczku. A trzecie danie to będą ciasteczka maślane, które możemy upiec sobie teraz na święta. Takie potrawy zimowo-świąteczne. Tak. No to zabieramy się do dzieła. Będziesz mogła piec rano codziennie swoje bułki. Ważne jest, żeby posiłek składał się najczęściej z mięsa zimą, ponieważ mamy wtedy więcej energii, z warzywa i z jakiegoś produktu skrobiowego. Tajniki wiedzy kucharskiej można poznać na warsztatach organizowanych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Można wiele się dowiedzieć na temat, jak zaoszczędzić, nie marnować żywności, jak wykorzystać pozostałą część, jak wykorzystać czerstwy chleb. Można zrobić z tego ciasto. Warsztaty to także kopalnia wiedzy o tym, jak planować i kontrolować domowy budżet, żeby było smacznie, ale nie drogo. Mówimy tutaj zarówno o działaniach towarzyszących z zakresu działań ekonomicznych, polepszenia gospodarki ekonomicznej w domu, jak i działań związanych ze zmianą nawyków żywieniowych, czy też związanych z ekologią. Program jest programem bardzo złożonym, ze względu na to, że włącza w to zarówno gminy, samorządy, jednostki centralne Polski, administracji samorządowej i rządowej, jak i organizacje pozarządowe, zarówno te duże, Polski Czerwony Krzyż, jak i te małe, lokalne. Dystrybucja żywności nie byłaby możliwa bez pomocy wolontariuszy. Pomagają dystrybuować żywność, bo znają też najlepiej środowisko lokalne i wiedzą też, do kogo dotrzeć. Produkty dostępne w ramach programu są odciążeniem dla domowego budżetu. Jest ich 21, co daje długą listę pozycji w menu. Rzodkiewka zapiekana z migdałami, zupa warzywna, pesto z liści rzodkiewek. Ilość potraw jest nieograniczona, ponieważ na przykład z powidłami śliwkowymi, które są między innymi w paczce, możemy zrobić przeróżne ciasta, ciasteczka, desery, sosy. Możemy dodać na przykład do zupy piernikowej. Koniecznie próbujemy. Musimy spróbować. Zupa pyszna. Zupa jest przepyszna. Myślę, że dostosujemy wielkość porcji do naszych możliwości. Czyli na pół. Czyli na pół i koniecznie na deser ciasteczko.